Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Rayman 2 The Great Escape na PS1. Oczywiście nagrywam to po kolei, więc jeszcze nie wiem, czy seria wam się w ogóle spodobała, czy nie. A raczej jej remake. Ale cóż, trudno, jak się nie spodoba, to wali mnie to. No i idziemy na... Nie wiem, jak się to nazywa po polsku, ale Marsh's Awakening. Tutaj muszę zdradzić to, że ja nigdy w Raymana 2 nie grałem po polsku. Ja od zawsze miałem wersję angielską. I mówię tutaj też o... Mówię tutaj o wersji PC. Nie miałem wersji polskiej, miałem po prostu wersję angielską, więc nie mam zielonego pojęcia, jak te lokacje się nazywają po polsku. Więc nie bijcie mnie za to. I tak w sumie... Polska wersja Raymana 2 to w sumie tak trochę weak. Znaczy, nie było tam za bardzo rzeczy do pokazu, bo bądź co bądź ta gra nie miała dubbingu. Więc w sumie tylko tekst był, ale no mówię, nie wiem, tak... Nie za bardzo jakoś mi szkoda tego, że ominął mnie ten... to tłumaczenie. How can I ever thank you? Forget it, Sam! I forgot how good it feels to stretch out. Sensational. Tell me, do you know where to find the four masks of Polycus? Sorry, Rayman, I don't know what you're talking about. But I did see Globox get captured by two pirates. They took him somewhere out beyond the marshes. If you like, I can help you get over to the other side. You can grab onto my scarf by shooting at it. Then press cross to jump. Come on. Słyszycie, to jest cross, a nie X button. Ale też w ogóle śmieszna rzecz, znaczy nie śmieszna. Znaczy nie, nie miał to nic wspólnego ze śmieszną rzeczą, więc przynajmniej to powiedziałem. Dobra, to nie interesuje mnie 100%, więc podobnie. Ale... no mówię... Wersja... polska Raymana 2 tak naprawdę chrzani mnie, czy ktoś to tam, wiecie, miał experience z tym, czy nie. Mam niby na wersję teraz polską na PC, ale no mówię, no, nie za bardzo w nią gram. Ale... Rayman 3! Jak ktoś nie grał w Raymana 3 po polsku, to tu jest zbrodnia autentyczna. Znaczy jak ktoś rozumie język polski, to musi po prostu zagrać w właśnie w wersję polską Raymana 3. Nie interesuje mnie, czy jeszcze... Właśnie ja jestem purystą angielskim, że ja praktycznie we wszystko gram po angielsku, a mówię, że w Raymana 3 powinno się po polsku grać, bo ten dubbing jest świetny. Tęsknię właśnie za Raymanem takim bardziej opartym na historię, dlatego między innymi nie jestem wielkim fanem Origins i Legends. Nie lubię bardzo tych części. Wtedy nigdy już więcej go nie zobaczę. No serio. Rayman 4 to powinien mieć fabułę, a nie takie kurde... W życiu nie przyjmę do wiadomości, że ktoś by myślał: o, Rayman Origins to jest Rayman 4, albo Rayman Legends to jest Rayman 4. To jest według mnie głupota. Zobaczę Raymana 4, jak zobaczę na pudełku Rayman i 4. Do tego czasu nie było żadnego Rayman 4. Tak samo w sumie jak wszyscy mają tą ten argument, że ale my już dostaliśmy Sonic Adventure 3, nazywa się Sonic Heroes, albo Sonic 06, albo coś tam jeszcze. Ja też niby robię to w żartach, ale no mówię, no robię to w żartach, a nie, że mówię to na serio, bo Sonic Adventure 3 będzie wtedy, kiedy zobaczę Sonic Adventure i trójkę na pudełku, a nie, że no, po prostu jakąś inną nazwę, no tak to działa, no Jezu.
I naprawdę chciałbym zobaczyć filmy na czwórkę i żeby właśnie wrócili ci, co pracowali nad tłumaczeniem Raymana 3. I przy okazji, żeby też nie... też trochę schrzanili tego tłumaczenia jak z Raymanem 3, że wiecie, parę tekstów nie było po polsku. Cała cutscenka nie była po polsku. Nawet teraz się śmiałem, że pewnie jaka jest historia z tą cutscenką, to pewnie jest taka, że nie, ktoś źle zapakował plik, ktoś zły plik wysłał i po prostu o, mamy teraz cutscenkę po polsku, boże, po angielsku, a nie po polsku w finalnej grze. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była największa wpadka w historii. Znaczy, chyba największa wpadka w historii to byłoby... Co to było ostatnio? Doom Eternal bodajże. Doom Eternal wyszedł i jak ktoś kupił bodajże ze sklepu Bethesdy, to dostawał... To w plikach gry był też... Był też plik EXE, który nie miał zabezpieczeń antypirackich, więc tak naprawdę Bethesda chciała się wycwanić, dając zabezpieczenia, a wysłała tak naprawdę za darmo możliwość zaplodowania wersji pirackiej. Bez zabezpieczenia i nic. To jest śmiechowe w sumie. Boże, jak się trzęsie. To trzęsienie wydaje mi się, że jest trochę bardziej agresywne na wersji PS1. Cyk. Zdecydowanie bardziej wolę przeciwników ze wszystkich wersji, tylko nie z wersji Revolution. Bo Revolution coś takiego dziwnego zrobiło, że wszystkie paski mają taką samą długość. Co mi się szczerze powiedziawszy nie podoba, nie wiem dlaczego to zrobiły. Bardziej mi się podobało szczerze, jak paski były różnej długości, aniżeli takiej samej długości, tylko po prostu szybciej zdrowie spadało z nich, albo wolniej. Ale? O. Dobra. I z... O, jest. Albo mi się zdaje, że to jest bardziej wysoko. Nie wiem w sumie. Trudno mi jest to określić. Przynajmniej nie ma sztucznych upiększeń. Może w sumie na PSN trudno by było zrobić jakieś sztuczne upiększenie, ale no. W sumie Revolution też nie ma jakichś sztucznych upiększeń. Po prostu gra wygląda jak Rayman 2. Nie za bardzo jakoś dodali rzeczy, nie wiem. Bloom albo... Motion Blur, czy coś w tym stylu, chociaż Motion Blur to bardzo dobrze, że nie dodali, bo Motion Blur na PS2 zsiepa, znaczy Motion Blur, no, blur ogólnie zsiepała, ale no, wiadomo. Jaki jesteśmy teraz tutaj? Nie wiem, czy w sumie wam się podoba bardziej takie, jak mówię, bardziej o gierce, czy jak właśnie tak pierdzielę tak od rzeczy, co się dzieje bardziej, wiecie, w mojej głowie, a nie w giereczce. A no tak, to ty. A. Myślałem już, że zginę. Ała. Come on. Dobrze. Kolizja jest zrąbana w tej wersji, to wiem na pewno. I to pamiętam od zawsze, że właśnie była zawsze zrąbana kolizja, jak jakiś obiekt musiał robić interakcję z drugim, czyli na przykład tutaj z tymi beczkami. Właśnie można na nie kilka razy skakać tak naprawdę. Bo Rayman niedokładnie się przyczepia do nich. Thank you.
Easy. Jak byłem mały, to nie umiałem tych piratów rozwalać. Fajne jest to, że ten dźwięk też użyli z powrotem Bremenie Trójca. Nie wiem w sumie, czy to był jakiś dźwięk specjalnie zrobiony dla Raymana Dwójki. Czy użyli po prostu jakichś normalnych dźwięków, takich wiecie, dostępnych dla wszystkich. Ale ja nie słyszałem tego dźwięku w żadnej innej grze niż Rayman 2 i Rayman 3, więc... To jest tylko moja hipotezja, że jednak to było specjalnie zrobione dla Raymana. Jak wspomniałem, znowu zgubiłem 5, what the fuck. Do you want to save file? Yes! Czy to jest ta droga życia, czy to whatever, tam po boku? Chyba tak. A możemy przejść, a czemu my nie, kurde? Lubię je całkiem, więc mogę je przejść, kurde. Będę wybrzydzał czy coś. Czy się dźwięk zepsuł? Czy mi się wydaje? Czy mi się słuchawki zepsuły właśnie? Nie słyszę dźwięku tak trochę i nie wiem, czy coś się stało, czy... Co? Teraz nie mam żadnych dźwięków, tak ogólnie. Może to tylko moich słuchawkach? Mam nadzieję, że to tylko mój skawka, byłby trochę przypał, jakby to nagle coś się to okazało z innego. Ej, jak się z tego lubię? Jak już tu przychodzę, to chociaż zrobię to na 100%, no bo jak żeby inaczej, kurde. Cyk, proszę. Dziękuję. Co, znowu się okaże, że 5 blizgów. Naprawdę nie wiem, czy to się wszystko nagle włączyło z tą planszą, czy co. Mam nadzieję, że jednak to jest powód, chociaż trochę to będzie dziwne, ale okej, dobra. You made it. Aha, dobra, to jednak moje słuchawki. Nagle z jakiegoś powodu zaczęła mi tylko działać prawa, ale już się poprawiło, okej, dobra. Mam nadzieję, że to nie znak, że one się psują. Bo trochę czasu mi posłużyły i nie chciałbym jednak ich wymieniać. Ale dobra. Walebaj. W halebaj. O, to ten poziom z błąkami. Zaraz YouTube się przyczepi. Z czym poziom? Pixel, co ty nagrywasz? Przecież ty, kurde, nie możesz takich rzeczy nagrywać. Już ci zabieram monetyzację, a nie, zaraz, przecież my ci już dawno zabraliśmy monetyzację, no to... to ban kanału, a nie, zaraz, już ci raz zbanowaliśmy kanał, to ban na życie. Wyszłam po mnie ninja. Google'owe. ja już nie wiem, Tu nie ma tego wnerwiającego przeciwnika, bo nic dalej. Wersji podstawowej to chyba jest, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy on jest gdzie indziej. To znaczy gdzie indziej to on na pewno jest, ale nie pamiętam, czy on tylko w wersji.
czy on tam jest właśnie tylko na PC? Czy też jest na... czy jest w Revolution? Bo te dwie wersje mi się... Nie powiem, że nie, teraz trochę mylą ze sobą. Właśnie dużo prędzej grałem w Revolution ostatnio niż w wersji na PC. A w Raymana 3 całego jakie do mnie grałem, o kurde. No nie grałem w Raymany żadne. To jest szkoda w sumie. Jak ja cię nie lubię, wiesz? Jak ja cię nie lubię bardzo. No nie. Znaczy jakby chyba można nawet pominąć, tak by the way, ale... Ale nie chcę, bo pewnie bym mówili: o Jezu, Pixel, przecież ty nie walczysz z nimi w ogóle, tylko pomijasz je wszystkie. To nie jest speedrun, spokojnie. Ty tutaj się nie... Nie bądź taki hop do przodu. On mi... Bardzo denerwuje mnie to, jak on tak cały czas, jak... Wiecie, praktycznie 90% jego życia się... rozwali tak easy. A jak już się chce dalej go rozwalać, to trzeba... to on później co hita się chowa i nie można go oczywiście rozwalać. To jest moje denerwujące. Zdążyłem, nice. Oła. Jest coś? Tak, jest coś. Kurde. Ha! Dobra, teraz ciebie, kurde. Udało mi się legitnie. Pamiętam, jak ja po raz pierwszy chciałem zrobić Raymana 2 właśnie na PSN na 100%, to miałem największy problem z tą klatką. Dlaczego? Już wyjaśnię. Otóż dlatego, że nie pomyślałem, żeby najpierw tego pirata sprowokować, żeby strzelił w te drzwi, tylko stwierdziłem... No nie, może coś innego wymyślić. No w ogóle mi to na myśl nie przyszło, że on może, wiecie, walnąć w te drzwi i one się rozwalą. No i tak go rozwaliłem i tak stwierdziłem później, tak po fakcie, może jednak właśnie o to chodziło i takie... Kurde, ale nie chce mi się już restartować tego. Więc jakoś tak spędziłem z dobrą godzinę, po prostu jakoś tak manewrując przy tych drzwiach, żeby, wiecie, może jakoś sklipować choć jeden mój strzał, aż się w końcu udało. I byłem z tego dumny, ale z drugiej strony byłem też strasznie zły na siebie, że nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale to było takie, kurde, to było tak wnerwiające. Come on. Loading się faster, gotta go faster. I co, ja tak? Mogę tak robić? Nie. Ale już zbiorę te lumy. Dobra, niech ci będzie. Woda oczywiście też w tej wersji też jest... No nie jest ładna, bo nic się tu tak naprawdę nie robi. To jest tylko po prostu tekstura, która jest sobie tam na górze i tyle w zasadzie. Żebyście wiedzieli, że wchodzicie do wody. Ale no właśnie dziwne, że nie zrobili jakiegoś właśnie takiego, powiedzmy, shadera, żeby... żeby był właśnie chociaż ten taki niebieski shader, jaki jest typowo dla gierek. Że o, jesteś teraz pod wodą. To byłoby cool, a nie takie... byle gówno tak naprawdę. O, macie teksturę i tyle. Dobra, więc jadę. Dobra. Tyle według mnie... tą sekcję według mnie uprościli w
względem do PSN, znaczy do PC-ta. I bardzo to lubię, bo jak byłem mały, miałem bardzo duże problemy z tą seksem, bo tak naprawdę jej za bardzo nie ogarniałem, jak będąc szczery. A przynajmniej końcówki nie ogarniałem. I według mnie to jest trochę, to jest w sumie nawet dobre, że zrobili ją właśnie tak bardziej liniową i nie taką otwartą. Znaczy mówię, pewnie jakbym nie był głupim dzieckiem, pewnie to bym ogarniał, że co tu trzeba zrobić i tak dalej, ale no, że taki niestety byłem, to no niestety inaczej to się zrobiło. Tu był lumek chyba, co nie? Mi się wydaje. Był. Umrę pewnie, ale... jak już jestem tak blisko 100%, to nie dam się tak łatwo. Come on, gotta go fast. Rozjeżdżajcie, piranie. Jest lumek. Zbiorę go. Zebrałem, dobrze! O, jest ostatni. No nie, to nie był ostatni, to jest ostatni. Jej, 100%. Szkoda, że to nie ma jak w chyba w innych wersjach tak jest, że jak się zabierze wszystkie lumki, to ja mam takie yeah! Chociaż było to chyba tylko, że chyba że w wodzie tego nie ma. To chyba tak. Ale nie wiem, nie pamiętam. Ej, może jak ona tak stoi, po prostu nic nie robi. O, i Rayman był przez chwilę jakimiś 5 pikselami na ekranie. Fajnie. Lubię bardzo te loading screeny. O, i teraz walka z Axelem. Szkoda, że wycięli ten cały zjazd. To akurat mi bardzo tego szkoda jest. Kto jest to, kto dare disturb the tranquility of this place? But I'm Rayman. Rayman? Name means nothing to me. What do you want? I have to gather together the 4 masks to bring Polycus back. This is our last chance to chase the pirates away. How am I to know that you are not simply a thief? Only your strength and bravery can convince me. Prepare to fight. Okay, dobra. Niech ci będzie. Mogę fajtować. Mogę ci zrobić Street Fightera. Takiego ci zrobię Street Fightera, że się raz. Easy. First try, idiot! No, no i... Yeah, właśnie! Kurde. Nie tak miałem zrobić, nie tak miałem zrobić. Dobra, i cyk, i cyk, i cyk. Chyba w sumie, że tak trzeba to powtarzać. Znaczy, nie wiem, to jest fajne i w ogóle, ale no, takie trochę nudne się to robi. Pan, że nie. Trochę. Trochę bardzo.
Jej, zniknął Rayman. Właśnie. W ogóle to jest dla mnie dziwne, że tak Rayman nikt nie gada, nic nie gada podczas tych kasynek. To jest takie... Okej? Okay. Tak, wiecie, magiczne rzeczy się dzieją, a on takie... Okej. Okay. Elo, mordo i wariacie. If you bring me the last three masks, I will awaken and help you fight the pirates. Ja za bardzo ogarniam tą część z... mogę tylko... mówić w snach. Takie... Nikt tutaj nie śpi. W ogóle nic to nie jest takie poruszone, ani trochę, że... bo... widzimy, że te polokusa nie są, że to jest sen, więc... takie, what the fuck? Ja sobie wyobrażam taką dzisiejszą wersję Rayman 2 i takie... Hello, mordo i wariacie, Rayman. To było dobre. No i to tyle! Kurde, odłożyłem kontrolę za daleko. Więc całkiem nieźle, to sądzę, że tak mniej więcej na każdy, powiedzmy, etap gry byłyby ze dwa odcinki, no tak powiedzmy, 4 max może, odcinki 5 może. Nie wiem, to na pewno nie będzie jakaś długa seria. I oczywiście nie zastępuje to Sonica OSX, żeby nie było. Tylko jest, będzie to mi wraz z nią szło. Tak to muszę zaznaczyć. No i cóż. To na tyle. Mogę powiedzieć w tym, że odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!